obliczu wojny za wschodnią granicą Polacy wykazali się niezwykłą mobilizacją i solidarnością. W pomoc zaangażowali się również artyści z Łomży. W Regionalnym Ośrodku Kultury odbył się koncert charytatywny pod hasłem „Łomżyńscy artyści Ukrainie”. Wydarzenie podzielono na 3 propozycje kulturalne. Poplenerowy wernisaż, koncert łomżyńskich zespołów i występy podopiecznych klubu tańca towarzyskiego AKAD. Równolegle w 3 salach Ośrodka Kultury serca łomżyniaków i ich myśli odbijały kolory ukraińskiej flagi. Mamy to szczęście, że pracujemy z ludźmi bardzo wrażliwymi i na sytuacji generalnie starającymi się działać w takiej atmosferze twórczej. To, co się wydarzyło na Ukrainie, dobiło chyba każdego z nas, mnie i tancerzy, i wokalistów, wszystkie osoby. W zasadzie oddolnie stwierdziliśmy, że postaramy się zaakcentować problem, postaramy się w taki sposób, w jaki możemy pomóc im. Wojować nie chcemy, bić się nie potrafimy, natomiast potrafimy tworzyć kulturę, mamy wspaniałe kontakty, mamy bardzo zdolną młodzież, zdolnych wokalistów, zdolnych plastyków i dlatego ta inicjatywa, szczególnie, że każdy z występujących, pokazujących się dziś na dzisiejszym dniu koncercie Łomżyńscy Artyści dla Ukrainy pokazuje się zupełnie za darmo, robią to i artyści, ale robi to również technika, która z nami od lat współpracuje. Każdy dołożył do tego cegiełkę, za co bardzo serdecznie dziękuję. Kultura łomżyńska pędzlem malowana to poplenerowa wystawa 7 edycji Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego z czerwca ubiegłego roku. Spotkanie było również inauguracją Kameralnej Galerii Atelier Dobrego Smaku. Swoje prace zaprezentowało 12 twórców ziemi łomżyńskiej i nie tylko. Znalazły się tam również prace artystów z Wrocławia czy Katowic. Otwarcie właśnie zapoczątkowaliśmy wystawą poplenerową pod tytułem Kultura łomżyńska pędzlem malowana. Mam nadzieję, że tutaj w przyszłości będą nie tylko wystawy dorosłych, ale również mam nadzieję, że i będą wystawy młodzieżowe. Mamy tutaj w Domu Kultury dużo zdolnej młodzieży, malującej, rysującej. Są zajęcia plastyczne również dla dorosłych, więc myślę, że co jakiś czas powstaną tutaj właśnie również wystawy i dla młodzieży, dla dorosłych. Zawsze na plenerach jest ten specjalny klimat, a ponieważ naprawdę Biebrzański Park Narodowy dostarcza tyle atrakcji, ta przyroda jest taka zróżnicowana, bardzo kolorowa, daje nam pole do popisu. I dzisiaj można obejrzeć właśnie prace, które są bardzo kolorowe, bardzo optymistyczne i myślę, że jest to ważne właśnie w dzisiejszych czasach, takich dość trudnych, że wszędzie raczej takie smutne są wiadomości. Tutaj można troszeczkę się zrelaksować, wyciszyć, więc zapraszamy serdecznie. Obok Galerii Atelier parterowa sala Ośrodka Kultury pękała w szwach za sprawą koncertów łomżyńskich muzyków. Na scenie pojawili się podopieczni Agnieszki Rzemek-Pawczyńskiej ze studia wokalnego ROK, muzycy z Kiela Kapela, Żaklina i Michał Olchowikowie, Przemek Kamiński i Czarek Borusiewicz. Był też ukraiński akcent w wykonaniu Anny Zalodów, która od kilku lat mieszka z mężem w Łomży. Tu urodziła się ich córeczka Monika i Łomża okazała się być ważnym miejscem w ich wspólnym życiu. Ja pod wielkim wrażeniem, że tyle ludzi się odezwało, że tyle Polaków pomagają, wspierają i dzisiaj tyle moich znajomych muzyków, zespołów przyjechało, żeby wesprzeć Ukrainę, wesprzeć mnie, moją rodzinę, moich znajomych, wszystkich, kto z Ukrainy. Ja z całego serca chcę podziękować, z całego serca chcę podziękować za wsparcie, za pomoc. To dla nas bardzo jest ważne i Polacy dla nas naprawdę prawdziwe bracia i siostry, prawdziwe i nigdy wam tego nie zapomnimy. Scena Regionalnego Ośrodka Kultury co chwilę zmieniała swoje brzmienie za sprawą kolejnych łomżyńskich formacji muzycznych, Tutorial, Holy Water czy Raban. Naprawdę pragniemy pomóc Ukrainie. To, co się dzieje, to jest naprawdę straszne
i po prostu trzeba z tym walczyć. Szczerze mówiąc, Raban nie gra ze sobą długo, bo w pełnym składzie gra od końca grudnia. Szczerze mówiąc, to gramy jakby na początku covery, ale wiadomo, że próbujemy coś stworzyć nowego, swojego, więc miejmy nadzieję, że się uda. Publiczność na naszym koncercie może spodziewać się 5 coverów, które przygotowaliśmy między innymi specjalnie na ten koncert, który się dzisiaj odbędzie. Według nas zdecydowanie nie powinniśmy rezygnować z jakichkolwiek wydarzeń kulturalnych, w szczególności jeżeli są one organizowane w tak szczytnym celu i w takim czasie, jaki teraz mamy niestety. Kaja Lenart, frontmenka zespołu Lecz Sami, rozpoczęła występ piosenką Beaty Kozidrak Nomen Omen, Co mi Panie dasz? Ale wszyscy, łącznie z wokalistką, wzruszyli się balladą Tęskno mi Boże. Piosenka tak naprawdę jest przy współpracy z panią Kamilą Zielińską. Kobieta po prostu pisze różne teksty, swoją poezję. My już przy okazji piosenki Mama nawiązaliśmy współpracę i tak samo tutaj, przy tym tekście, użyczyła nam swojego tekstu. Ta piosenka leżała w tej szufladzie właśnie 2 lata i stwierdziliśmy, że to jest czas na to, żeby ją z tej szuflady wyciągnąć. Myślę, że dobrze się wpasowała w dzisiejszy koncert i w dzisiejszą atmosferę. Cieszymy się, że chociaż tak muzycznie możemy dołożyć swoją cegiełkę, że to, co robimy, jakoś tam się przyczyni do tej pomocy Ukrainie. No, sytuacja jest bardzo smutna, bardzo przykra. Mamy bardzo dużo przyjaciół na Ukrainie, bardzo dużo przyjaciół z Ukrainy. Ich rodziny nadal tam są, więc no, staramy się wspierać tak, jak możemy. Nie zgadzamy się na to, co się dzieje. Myślę, że wszyscy się nie zgadzają na taką sytuację. Ja mam nadzieję, że takich akcji będzie więcej nie tylko po to, żeby zebrać pieniądze dla Ukrainy, ale także, żeby zachęcić tych ludzi, którzy do nas przyjechali, do udziału w takich akcjach, żeby wiedzieli, że mogą się z nami zintegrować, że to nie jest tak, że oni tutaj przyjeżdżają, oni są sobie, a my sobie, tylko że my wszyscy jesteśmy razem. I jeżeli będą czegokolwiek potrzebowali, to mogą tak samo przyjść z nami na koncert, tak samo mogą z nami porozmawiać. No, jesteśmy teraz wspólnotą i o to nam chodzi. Wojna to zupełnie nowe i niezrozumiałe doświadczenie dla dzieci. Razem ze swoją mamą na scenie wystąpiła również Pola. Dobrze, tak naprawdę. Trochę się wstydziłam, ale fajnie było. Jest smutno, co się dzieje. I mam nadzieję, że to długo nie potrwa, że to szybko się skończy po prostu. W górnej sali Regionalnego Ośrodka Kultury odbywały się pokazy tańca niemalże z gwiazdami. Na parkiecie ośrodka pojawili się podopieczni Magdaleny i Jacka Baczewskich. Jednoczymy się właśnie w tej walce o ich właśnie ten spokój, o ich wolność. Tak, i dlatego jest to właśnie, że no między innymi nasza to taka, która się pokazy, jest to nazwa właśnie w ten sposób, że tutaj czujemy się właśnie artystami, artyści łomżyscy dla Ukrainy. Chcieliśmy w ten sposób właśnie zamanifestować swoje poparcie dla Ukrainy. Były pokazy najmłodszych wychowanków klubu tańca Akad, wicemistrzów województwa podlaskiego oraz Dominiki z Ukrainy, która kilka dni temu, uciekając przed wojną, przyjechała do Łomży z mamą. W środkowo-wschodniej Ukrainie, w Dnieprze, swoim rodzinnym mieście, trenowała codziennie taniec towarzyski. Teraz ma nadzieję kontynuować go pod okiem małżeństwa Baczewskich. Przyjechaliśmy z Ukrainy, z Dniepropietrowska, obecnie Dniepr. Gdy tam zaczęła się wojna, spróbowaliśmy uciec do naszych przyjaciół w Łomży. 7 lat zajmuję się tańcem. Do Łomży przyjechałam z Ukrainy. Dalej planuję zajmować się nauką tańca i rozwijać swoje umiejętności. Bardzo mi się tu spodobało. Treningi i wszyscy w klubie tańca. Są tu duże sale, sympatyczni ludzie i bardzo dobrze mi się tu ćwiczy. Trenerzy bardzo dobrze przyjęli mnie na zajęciach. Planuję swoją przyszłość związać z tańcem. Chciałabym być profesjonalną tancerką i zostać nauczycielką tańca, by moi podopieczni mogli stać się mistrzami tańca towarzyskiego.
Polacy bardzo silno pomagają, bardzo silno. Polacy bardzo pomagają Ukrainie, przyjmują nas jak swoją rodzinę. Wszystkim uchodźcom proponowana jest bezpłatna pomoc, darmowe ubrania i wsparcie. Jakąś sobie odzieżę, każdy może podejść i to wziąć. Mieszkańcy Łomży nie po raz pierwszy pokazali, że mają otwarte serca i jak bardzo są solidarni w potrzebie. Łomżyńscy artyści Ukrainie to koncert charytatywny w roku, którego celem było zebranie pieniędzy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Całkowity dochód z wydarzenia, a udało się zebrać blisko 4000 zł, zostanie przekazany Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, który prowadzi szeroko zakrojone działania pomocowe. Polski Czerwony Krzyż na bieżąco monitoruje sytuację i dostosowuje swoje działania do panujących warunków. Uruchomił zbiórkę środków finansowych na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Wszystkie akcje są skoordynowane z działaniami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, który działa na miejscu zdarzenia.